dobry, Agnieszka Siewiereniuk-Macierowska i portal internetowy Dzień Dobry Białystok. Jesteśmy dzisiaj w Parku Wygoda, w rekreacyjnej wygodzie. Dzisiaj będziemy testować hamaki. Obiecałam parę tygodni temu na swoim portalu, że stestujemy, jak można używać te hamaki, jak one się sprawdzają. Tutaj jest jeden, po drugiej stronie jeszcze tutaj zalewu takiego czy stawu niewielkiego. Jest jeszcze drugi hamak, tam akurat jakiś pan korzysta, raczej buja swoje dziecko, które jest. Nie wiem, czy to widać. My stąd na pewno widzimy, że już jest ten hamak w użyciu. A teraz pójdziemy zobaczyć, jak nam się sprawdzi ten hamak. Przede wszystkim chcę zobaczyć, czy on utrzyma takiego kloca ciężkiego jak ja, bo miał utrzymać. Karol, jak możesz podejść, tylko pokaż, że on już, ten hamak jest na pewno użytkowany dosyć intensywnie, bo widać, widać już takie przebarwienia, więc na pewno tutaj ludzie przychodzą, sprawdzają, jak to wygląda, a ja spróbuję w tej chwili usiąść, zobaczymy, czy ten hamak wytrzyma takiego kloca jak ja. Słuchajcie, trochę się boję, ale jest, udało się, słuchajcie, nie, ja się stąd po prostu nie ruszam, coś wspaniałego. Słuchajcie, nie wiem, ile to kosztowało, po prostu, nie pamiętam, ile by to nie kosztowało, ja się stąd nie ruszam. Świetna inwestycja, naprawdę, o Jezu, świeci mi słońce w oczy. Ale słuchajcie, jeżeli to trzyma takiego kloca jak ja, to znaczy, że utrzyma również jeszcze kogoś. Naprawdę powiem, coś wspaniałego. Ja się stąd nie ruszam. Słuchajcie, na wakacje albo w ogóle przy takiej pogodzie. Karol mówił, żebym tutaj mu kanapki robiła, ale ja nie wiem, jak można robić tutaj kanapki. Są jakieś dziury, ale dam radę. Ja się stąd nie ruszę, słuchajcie. Coś wspaniałego. Myślę, że te hamaki są dużo fajniejsze niż te, które są w Parku Planty. Ja nie wiem, jak wy. Ja sobie zostaję. Na razie.